Witam wszystkich, nazywam się Bungo, a właściwie to tym razem gra moje jakby alter ego. Alter ego mam na myśli pijany Bungo. Specjalne dla was widziska Drunk Play Slendera. To musi być epickie, prawda? W każdym razie będziemy grali pijani, właściwie to ja będę pijany, wy będziecie nie pijani, więc tak a propos dla ścisłości. I będziemy grali w Slendera, który się dzieje w hospicjum, czyli w miejscu, gdzie wszyscy umierają, a właściwie są nieuleczalnie chorzy. Na przykład ja bym mógł być w takim miejscu, bo jestem nieuleczalnie chory i gram w gry. I mówię do mikrofonu, grając w gry. W ogóle nie wiem. W każdym razie Slender jest tak samo seksowny, jak był zawsze, czyli ma długie łapki i długie nóżki i jakąś śmieszną twarzyczkę, którą nawet nie chcę jej oglądać, bo jest bardzo śmieszna. Tutaj widzę, że kultura malowania pięknych graffiti na ścianach kwitnie, czyli jest to jakieś miejsce również opuszczone najwyraźniej, czyli to jest stare hospicjum. Może Slender gustuje w takich opuszczonych miejscach. Coś podobnego. W każdym razie ludziska możecie to potraktować jako specjał na ileś tam widzów, na 20 parę, w którym będę właśnie pijany łaził po jakichś korytarzach ciemnych. To jest moja druga próba przejścia tej gry. Pierwsza próba była na trzeźwo, którą też... O! Czyżby to był PewDiePie? Tak, wiele osób mnie posądzało, że go kopiuję, jak zacząłem grać w Amnezję. Wtedy się również o nim dowiedziałem, więc pozdrawiam ludzi, którzy posądzają mnie o kopiowanie. O! Ktoś tutaj musiał kiedyś leżeć i był przypięty pasami. To może był nieuleczalnie chory na... Czy ja przed chwilą zrzuciłem glowsticka przez przypadek? Chciałem skoczyć, ale tutaj spacja służy do rzucania glowsticków. Jak widzicie, glowsticki to są takie kije, które świecą w nocy i... Mamy ich 8 sztuk. O czym ja mówiłem? Mówiłem, że to jest moja druga próba. Pierwsza próba była na trzeźwo. I ją też wyślę. Prawdopodobnie po tym filmiku. No i tutaj znaleźliśmy Znaleźliśmy pierwszą część poematu. Jak widzicie, jest ona upaćkana krwią. Nie wiem, kto upaćkał ją, a na pewno nie ja. Więc ją podniesiemy. I od teraz już nam Slender nie będzie... Właściwie to zacznie nas prześladować, skubaniec jeden. My go mamy gdzieś, bo się nie boimy, bo jesteśmy nawaleni jak stodoła, zawaleni raczej. A jak wiemy, połowa stodu jest zawalona. Skąd to powiedzenie się wzięło? Dlaczego stodoły są zawalone? Jak można być zawalonym jak stodoła? Stodoły są zawalone zwykle? Niech ktoś mi kiedyś to wytłumaczy. I w ogóle straciłem wątek, więc może wróćmy do tematu poszukiwania kartek. Tu jest druga kartka, ale jaja. A ty kim jesteś? Nie mam pojęcia, ale masz fajną firankę za plecami, więc kudos, brachu. Oprócz tego generatory. Albo, nie wiem, bezpieczniki. W każdym razie, jak jest taki znak ludziska, to dam wam radę. Tylko rada dla was specjalnie. Jak jest taki znak, to znaczy, że na to nie wolno sikać. Aaaa! Ty skurwielu, idź stąd. Idź. Wiem, że cię kocham. Ja pierdolę, nie. Dobra. Ta próba się nie liczy. To w ogóle jest jakiś żart ze strony twórców. Oczywiście, że chcę kontynuować. Jestem odważny. Bardzo dzielny. I ekran wczytywania w postaci jakiegoś paska. Gdzie jest moja herbata? Ja idę po herbatę w ogóle. Zaraz wracam. Jak wrócę, będę miał herbatę, którą będę pił. Może ona mi pomoże, bo nie wziąłem herbaty. Lubię gry, które po naciśnięciu Escape się wyłączają. Po prostu uwielbiam. Wybóstwiam wręcz. W razie gra mi się wyłącza, bo Escape nacisnąłem przez przypadek. Sorry, ludziska. Pewnie to zrujnowało całą przyjemność oglądania, więc... Tak, to jest... Tak, druga próba po pijaku przejścia, a właściwie ułożenia wierszyka z kartek. A właściwie to dlaczego nasza postać... Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. To jest ciężka myśl. Tak, wiemy, hospicjum. A w ogóle to nie jest... Hospicjum to nie jest śmieszna rzecz. Tak mi się wydaje. Dobra, szukamy kartek. Dlaczego nasza postać... ma odchody świecące się? Dobra, pytanie. Dobra. Ostatnio próbowaliśmy iść w lewo, to teraz pójdziemy w prawo. Dla równowagi sił w polityce. I prawie się przestraszyłem rur, które są tutaj w ścianie, wystają. I w ogóle więcej tatuaży na ścianach, które są tak naprawdę nie tatuażami, a graffiti tak zwanymi.
Street art się szerzy, nawet w miejscach, gdzie nie jest wesoło. Tym bardziej, że płytki odpadają od ścian i pewnie nikt tutaj nie był od 50 lat. Oprócz nas i Slendera, który jest seksowną bestią i chce nas przytulić, bo my jesteśmy kobietą, nie wiem czy wiecie. Tak mi się wydaje. Nawet na pewno, bo jak ktoś jest mężczyzną i ma taki głos, to albo taki jęk, to wow. Powodzenia, brachu. Okej. Dobra, idziemy wzdłuż tych rur, ponieważ jesteśmy rurowcem, a rurowcy chodzą wzdłuż rury, ponieważ lubią rury. To jest bardzo śmieszne. Bungo, bungo, człowieku, co z tobą się dzieje? Więcej graffiti, więcej rur. Haba, haba, o! No, już myślałem, że kartka leży. To jest mój glowstick, czyli ja tutaj byłem już. Ja. Piękne okna. Tak brudne, że nic za nich nie widać. A właściwie to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ta przerwa, która była wcześniej, służyła ku temu, żebym sobie herbatkę zrobił nową. Więc teraz uzbrojenie w herbatę mistyczną, epicką i w ogóle gorącą. Będziemy bezpieczni od Slendera. Slender nam nic nie zrobił, ponieważ ja nie wyobrażam sobie. W ogóle on oszukuje trochę z tym teleportowaniem się. Nie wiem, kto potrafi się teleportować jak Slender, na pewno nie ja. PewDiePie was here. You mad, bro? No, I am not. A ty kim jesteś? Za tobą jest jakiś zły cień, stary. Masz przerąbane, pewnie zginąłeś 5 minut później. Czy ty jesteś jakimś gościem z YouTube'a? To brofis, bo ja też jestem gościem z YouTube'a. O, you mad. Aha, to już widziałem. Co? O, penis? Nope, JPG. Okej, to jest Zbigniew Wodecki 10. Okej, kolejna kartka. Coming for you. I'm so happy, cause today Slender will rape me in the... Nieważne co. Dobra, idziemy po następne karteczki. Niestety jedyną przeciwnością jest bardzo sympatyczny człowiek, który tutaj grasuje. Co on robi w hospicjum? Najpierw był w lesie, później był w sanatorium, to też jest jedna z tych gier, którą mi polecaliście. Wybrałem hospicjum, bo hospicjum jest późniejszą wersją, która rzekomo jest ciemniejsza. Okej, okay, nikt mnie nie podgląda, więc sobie poglądam obraz. Slender. Uszanuj miłośnika sztuki. Ja tutaj procesuję ten obrazek i sprocesowałem go i mnie nie interesuje kompletnie. Piękne ławeczki. Nie. Jezus! Wiecie co, nawet jak jestem pijany, jestem tchórzem, to jest straszne. Znaczy pijany, jestem trochę wstawiany, bez przesady już. O, tutaj nigdy nie byłem, nawet... Siema, ale masz minę. Masz minę taką jak ja, gdy czytam komentarze niektóre. O, jesteśmy w łazience. O, musi być... Nigdy nie schylajcie się pomidło w łazienkach. Zwłaszcza publicznych. No chyba, że jesteście w damskiej łazience i jesteście mężczyzną. Ale to też nie najlepszy pomysł w ogóle, bo wtedy pewnie dostaniecie w twarz. A ty kim jesteś? Delta Squad. I masz mikrofon w kształcie męskiego członka, czyli Blue Yeti. Trzeba być nieźle chorym człowiekiem, żeby taki mikrofon mieć. Oczywiście to jest żart, bez obrazy dla wszystkich, którzy taki mikrofon mają. No ale jest w kształcie członka jednak męskiego. O jest! I nikt mi nie powie, że tutaj się mylę. Zresztą... Nie, nie mylę się. Okej, okay, to pomieszczenie jest bardzo puste. Jest tak puste, jak mój pokój, który jest właściwie teraz ciemny. Również i słuchawki na uszy. O! Mam. Również i kartka tu jest. Always hunting. To jest grane, ja tu już byłem kiedyś. Ta muzyczka mnie dobija psychicznie. Ale ją mam trochę tak gdzieś w tym momencie. Bardziej mnie jest. Co? What the fuck? O, siema. Idź sobie. Buzi. Dałbym ci, gdybyś nie był taki paskudny. Jezus Maria, człowieku, weź, że nie oszukuj. Co ty masz cheaty? No klip. Przez ściany przechodzisz. Ogarnij się. O, boiler. Tutaj bym rzucił żartem, ale nikt by go nie zrozumiał. Chyba, że jest Steamspeaka. A jak ktoś z Steamspeaka to ogląda, w co wątpię, to wiedziałby, o co chodzi z boilerem. I plecami. W ogóle to przestanę. W ogóle to powinienem zacząć
robić te kupy świecące, że niby już gdzieś tutaj byłem, bo do tego one służą chyba, bo nic nie oświetlają, więc nie wiem. Tak jak Jasiu rzucał kulki z chleba, my rzucamy świecące kije. Cokolwiek to ma znaczyć. Myślałem, że tam ktoś się nam nie czai, a to jest zwykła sztacheta. A propos sztachet. Napijmy się herbatki. Nie wiem, co herbata ma wspólnego ze sztachetami, ale... Herbata prawie zdrowa jak zupa. Gorąco... O Jezus Maria, on tam jest. Facet. No, zabierzemy sobie ten poemat. Czy tam wierszyk, już nie pamiętam. I idziemy dalej. Tak, Slender jest taki sprytny. Naprawdę. Myśli, że jest sprytny, ale my jesteśmy sprytniejsi od niego, ponieważ świecimy kijami poprzez reakcję chemiczną, która następuje po złamaniu szkła, które znajduje się wewnątrz plastikowej tubki i gra mi się przycięła i odcięła mi się. Jakby to powiedziała zakonnica, szczęść Boże, idziemy stąd. Bo tu jest... O, fuck! Twoje tanie sztuczki na mnie nie działają, brachu. W ogóle, ani trochę. Próba numer 3, a właściwie 4, licząc tą pierwszą próbę, która była na trzeźwo. W ogóle już trzeźwieję od tego śmiesznego pana. Wiecie co, jak wyślę to na YouTube, to dosyć jestem odważny, bo prawdopodobnie gadam straszne głupoty. Nie wiem. Based on Slender. Właśnie, już to wspominałem wcześniej, ale nie wiem dalej, o co chodzi z tym Slenderem. Okej, stworzony przez Marka Steena. I dalej nie doczytałem, bo czytam wolno. Jak wiemy, hospicjum zarąbiście. Niestety nie da się skipować tego intra i mam czkawkę. Dobrze, skoro byliśmy już na lewo i na prawo, to radzimy na lewo. Boiler, siemano. To jest ostatnia próba ludziska, już nie będę was zamęczał z tą grą. W ogóle ostatnia, kiedy będziemy mieli do czynienia z nią. Ponieważ, mówiąc szczerze, jakoś tam nie grzeszy ona specjalnie ciekawymi zdarzeniami. Oprócz tych kartek na ścianach i tym gościem śmiesznym. Co on robi w hospicjum w ogóle, nie wiem. Nudzi mu się, siema, już się widzieliśmy. Ale masz gały niebieskie, brachu. I tak, jeżeli ktoś jest ciekawy, daltoniści. Zaraz. Czy to jest na pewno niebieski kolor? Jeszcze raz pauzę. To jest niebieski. No, daltoniści rozróżniają niebieski. Chociaż myli się im z fioletowym, ale fioletowy rzadko się zdarza chyba w ludzkich oczach, więc stąd to założenie. Piękne, piękne. Pięknie i kolorowo. Gdzie jest Slender? Aha, Slender, wiem. Tu jest, siema. Brachu, zrobimy kupę świecącą. Tam jest, tam leży, śmierdzi. Ciekawe, czy smród też może być świecący się. Jak w bajkach Disneya. Tak, ciebie też widzieliśmy na żółtym tle, kolego. To jest żółty czy zielony? To już jest dobre pytanie dla mnie. No, ale nieważne. Slender ma nas gdzieś, jak powinien mieć. Również, że jesteśmy tylko idiotami. Właściwie to ja jestem idiotą. Wy prawdopodobnie nie jesteście idiotami. No chyba, że ktoś ma poczucie humoru i lubi siebie nazywać idiotą, wtedy kudos. Make love, not war. Make love, not war. Zgadzam się z tym. Witam pana. Mógłbyś być bramkarzem w Bayernie Monachium, brachcie. Nikt by ci bramki nie strzelił. Ha! Oszust. Widzieliście? Tylko się obróciłem, już go nie ma. Czy to jest sprawiedliwe, ludziska? Czy to jest sprawiedliwe? Czy myślicie, że tak powinno być? Jezus, to znowu ta ściana głupia. O! Prawie bym przeoczył, bo się zlewa. Z tłem. Slender zaraz mnie tutaj od tyłu weźmie. I wydyma. To by było smutne. Wtedy. Tak. PewDiePie, wiemy. Znowu ten koleś, what the fuck. Teraz tu nawet widzimy, jak znika. Wow. Gra nawet się nie stara czytować w jakiś bardziej dyskretny sposób. Dlaczego? Idź koleś, kuźwa mać, idź stąd. Idź, idź, widzę cię.
Naprawdę, to nie jest nawet śmieszne. Ja pierdzielę, idź.